Po nieudanej próbie zbombardowania bazy lotniczej w Nalchik, Amerykanie podjęli decyzję o konieczności zneutralizowania Mozdoku, gdzie znajduje się trzon rosyjskich sił. Spodziewamy się większego ataku w kierunku tej lokacji. Atak wroga należy powstrzymać za wszelką cenę. No hej, witajcie na kolejnej kryzysowej misji, w której musimy szybko się zerwać i przechwycić tym razem lot zmierzający na Mozdok. Na ostatniej misji, którą zrobiłem sobie, ponieważ była taka szybka, krótka i bardzo intensywna, jeżeli chodzi o polowanie, to w zasadzie zrobiłem jakiś taki music clip. Całkiem fajnie wyszedł, przynajmniej mnie nawet podjarał w takim stylu. Może jeszcze sobie coś takiego czasu do czasu będę kombinował. Ale na razie wróćmy do standardowego gameplayu i weźmy naszą formację w przestworza. Będziemy znowu polować na Amerykanów. Ostatnim razem, nie wiem czy zauważyliście, ale straciliśmy dużo sojuszniczych lotników. Niestety nie mogłem tego tak fajnie skompilować i zmontować, gdyż powtórki, mechanika powtórek w DCS-ie jest jak zwykle fatalna. I desynki się robią non-stop, więc do pewnego stopnia mogłem sobie track odtworzyć i nagrać wam jakieś fajne rzeczy z powtórek, ale potem to już się strasznie zrobiło. My zaś teraz startujemy. Miejmy nadzieję, że uda nam się zachować żywotność. Ostatnio byliśmy chyba jedynym samolotem, który przeżył. Ale za to strąciliśmy wszystkie amerykańskie maszyny. I ich było 8. Nas było 6. Bilans niedobry, ale teraz Amerykanie rzucają na nas więcej samolotów. Z tym, że ostatnio mogliście sobie zobaczyć dobrze, jak wygląda tarczka z Amerykanami na wysokich pułapach. Amramy dominują. Nam się udaje to oczywiście jako tak uciec przed nimi, kiedy wiemy jak to robić, ale nasi sojusznicy mają mniej farta, bo to trzeba jeszcze reagować odpowiednio wcześniej, zanim zacznie nam mrygać, prawda, to ostrzeżenie, że jesteśmy oświetlani przez naprowadzający radar, bo ten radar lock, na który nas namierza samolot przeciwnika, to jest jedno. Potem jest jeszcze ten już terminalny naprowadzający radar w samej rakiecie, tylko on się uaktywnia tak mniej więcej w 2/3 drogi do celu. I to jest naprawdę sneaky thing, prawda, w Amramach, że samolot, w który Amram został wystrzelony, dowiaduje się o tym bardzo dużo. Ale my, jako człowiek, który zdaje sobie sprawę, że walczymy na przykład z amerykańskimi samolotami, czy w ogóle samolotami uzbrojonymi w Amramy, możemy zawczasu. Aha, okej, okay, ktoś nas zblokował, tak? Zlokował nas na przykład F-15 albo F-16. No to już wiem, zanim usłyszę to miganie od Amrama, że już mogę robić uniki. I ja sobie wtedy odbijam w bok, tak żeby być do niego właśnie bokiem, tak? Do rakiety, która na pewno nadleci, bo ja tym samą rakietę zmuszam do wcześniejszego manewrowania, żeby wytracała energię. A my sobie teraz wzlatujemy i kierujemy się oczywiście nad miejsce kaźni, czyli nad Nalchik, to będzie naszym pierwszym, prawda, punktem nawigacyjnym. Czekamy, aż chłopaki się zlecą.
tutaj powinni startować i zaraz do nas dołączyć. My zaś w Su-27, to jest jedna z niewielu rzeczy, która jest dobra w rosyjskich maszynach. Nie będziecie czego często słyszeć ode mnie, bo mamy gówniane rakiety. W przeciwieństwie do MiG-29, które mają świetne rakiety wystrzeli zapomnij. No może nie takie jak Amramy, ale każda rakieta wystrzeli zapomnij jest o wiele, wiele lepsza niż to, co my mamy, tak? Well, shit. Więc, co możemy zrobić? No mamy tutaj taki w prawym dolnym rogu wyświetlacz sytuacyjny. Kiedy my przechodzimy w tryb walki BVR, skanowania, to podawane są nam koordynaty i rozlokowanie pozycji przeciwnika. Dzięki temu wiemy, gdzie on się znajduje. Ja w ten sposób jestem w stanie zlokalizować kolejnego przeciwnika tam, gdzie on może być. Czyli zamiast go szukać po niebie, to ja patrzę sobie na ten ekranik, prawy dolny róg. No i na przykład wiem, że kontakt jest powiedzmy 10 mil w lewo, w prawo, gdziekolwiek, tak? Na przykład na 11 godzinie, 3 godzinie, whatever. To są dane przesyłane przez nasz AWACS, czyli ten, słyszycie to bipanie? To jest nasz samolot z wielkim radarem na grzbiecie i on dostarcza nam tych informacji. Bardzo pożyteczna maszyna. A my cóż, lecimy sobie nad Nalchik i w sumie możemy się spotkać tam, jak będziemy na miejscu. O, mamy na kursie 251 210 mil, przepraszam, kilometrów, pułap 600, 6000 metrów. Kolejne 251, 220 km, 5000 metrów. Nice. Widzicie? Prawy dolny róg. Przeszliśmy w tryb walki BVR. Mamy dokładnie te kontakty podane jako te takie, powiedzmy, kreseczki ostro zakończone, a te kreseczki, powiedzmy, z kółeczkami tam z tyłu, to są sojusznicy. W ten sposób wiemy, gdzie na przykład przeciwnik się znajduje. Pierwsze skrzydło Su-27 leci przechwycić naszego wroga od sobie z bardziej zachodu, czyli na prawo od nas, a my lecimy na południe i miejmy nadzieję, weźmiemy ich w kleszcze, tak żeby przeciwnik nie wiedział, z kim ma walczyć. A w tej misji oni faktycznie ślą na nas więcej samolotów i to będzie, może być ciśnienie, może nie być, ponieważ ja już tutaj słyszę, że Amerykanie podchodzą bardzo nisko. A skoro podchodzą nisko, to my się możemy schować przeciwko nim, oni też nam, ale tutaj oddają swój najlepszy atak. No właśnie, 4500, widzicie? Kolejny kontakt. 200 km. No, zaczęli promieniować. Widzę, że rozbili się na 3 grupy. To chyba co jest najbardziej na... najdalej od nas. To mogą być ich samoloty przenoszące bomb. W ostatnim odcinku też posłali 4 F-15 Strike Eagle, które nie były specjalnie dla nas zagrożeniem i taki był mój plan, przejść tamtą misję, posłać naszych ludzi przodem, bo my musimy zestrzelić tych właśnie strikerów. I moim planem było przekraść się na zaplecze. Ok, widzę, że goście się już na nas próbują. Dwie grupy, pewnie to jest Seat i eskorta. Czyli
F-15, które mają dużo amramów, są niebezpieczne, ale są o wiele bardziej niebezpieczne na dużych pułapach. Chociaż moim zdaniem nie powinny być dla dobrych pilotów, którzy wiedzą, kiedy zacząć unikać. Wypatrywać amramów i zacząć unikać właśnie. F-16 mają po dwa amramy i jakieś sunglidery, więc mogą być dla nas wyzwaniem, chociaż nie muszą. Przypomnijmy, że Amerykanie latają tutaj ze zbiornikami paliwa, więc są trochę mniej zrywni. Oczywiście mogą je odczepić przed walką, to jest całkiem możliwe, ale jeżeli muszą lojterować w jakimś miejscu... O! Mamy wreszcie kontakt, widzicie? Aktywacji radaru się pojawiły bardzo daleko. Włączyli zagłuszanie, my na szczęście też od razu. Okej. Wyślijmy jedną pigułę. Zobaczmy, jak przeciwnik zareaguje. Swoją drogą wyłączyłem te powiadomienia, które wyskakują o trafieniach i zestrzeleniach. Nie to daje mniej informacji, ale pomyślałem sobie, że będzie troszkę bardziej imersyjnie. Bardziej mi to jest potrzebne w śmigłowcach, gdzie na przykład musimy zniszczyć jakieś konkretne jednostki bez dowiedzenia się, czy zniszczyliśmy, czy nie. Na przykład się triggery nie zaktywują. Tutaj łatwo jest zgadnąć, czy coś zniszczyliśmy, czy nie, ponieważ to spada z nieba. Więc, well, chyba sami będziecie wiedzieć, o co chodzi. Na razie jeszcze żadnych amramów w naszą stronę nie lecą. To dobrze. Tylko widzicie, tu jest jeden minus. Puściłem. Okej, dobra. To jest to, o czym mówiłem. Zaczęli nas namierzać? Dobra. Ponownie nas zlokowali, więc robimy to, co mówiłem. Zanim usłyszymy bipowanie Amrama, odlećmy w bok. O, tutaj coś się... Co? Są dość blisko. Pewnie przyciśnięci przez naszych kolegów. Zeszli dość blisko też. Coś tutaj się snikuje. Cały czas patrzymy na nasz nakres. Jest jakaś F-15 chyba, albo F-16. Według ekraniku powinien być zaraz pod nami. Bo nad nami to bym zobaczył. Jest. Proszę. No dobra, idziemy skanować dalej. Nie słychałem. Aj. Już nas zlokowali. A, fuck, okej. Amram. Amram. Gwałtowny zwrot. I wrzucamy czaf. I słyszę, że zerwało połączenie. Dobrze. Mamy jeszcze jedną R27. Chcemy namierzyć wertykalnym skanem. Ten typ... A, bo tu jeszcze coś śmigało w tej dużej grupie. Poproszę. Gdzie ty jesteś? Proszę bardzo. Jak nie wiemy, co wertykalny skan jest naszym przyjacielem, co prawda działa na krótkich
dystansie bardziej. Jeszcze 100. Patrzymy na ekran. Przed nami ktoś jest. I nasi towarzysze chyba zastrzelili strajki, strajkery, ale tak czy inaczej dużo by nie zdziałały, bo my po wyeliminowaniu tych typów, no mamy jeszcze trochę rakiet, byśmy mogli je ścignąć, ale na szczęście nasi sojusznicy załatwili sprawę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o to polowanie, więc kolejna dobrze rozwiązana misja pod tym względem. No i straty o wiele mniejsze. Bogu kurde dzięki, bo Amerykanie postanowili latać przy ziemi. Czy to właśnie ruskie mają paradoksalnie przewagę, bo mogą skrócić dystans? Well, Amerykanie to królowie elektroniki, więc tak jak widzieliśmy po ostatnim razie, jak oni lecą sobie hen wysoko i mają zapas dystansu i mogą pizgać tymi rakietami naprowadzanymi, to panie, weź pan się zmiłuj, tak? Ale tutaj, no cóż, zrobiliśmy co do nas zależało, więc spróbujmy się przelokować z powrotem nad Mozdok i sobie teraz wylądujemy, mam nadzieję, że dobrze, gładko i płynnie. Chociaż, czy będę pokazywał każde lądowanie, myślę sobie, jak, zależy jak to będzie w konwencji filmiku. Od czasu do czasu taki full flight by się przydał do pokazania. Chociaż nie są takie długie te misje, prawda? Za jakieś pół godziny latania, tak na dobrą sprawę. Jesteśmy nad Mozdokiem. Aż sobie spokojnie wylądujemy. Coraz lepiej mi to idzie. Walka z przyzwyczajeniami. Swoją drogą sprawdziłem sobie tak z ciekawości, dlaczego przy ostatnich lotach takie mieliśmy dziwne zrywy. Okazuje się, że mieliśmy bardzo silny wiatr boczny, dlatego tak nas znosiło. Mnie też dziwiło, że tak było pod rząd, tak? A się okazuje, że po prostu faktycznie po przejrzeniu ustawień misji może się tak zdarzyć, że po prostu kilka razy będzie silny wiatr boczny. Ale dzisiaj mamy akurat całkiem gładki prąd, jeżeli o to chodzi. 1.02, asystent. Więc podejście powinno być równie gładkie. U ziemi 0.82, skorość 4 metry w sekundę. Posadzony 0.8. Tak jest. Mamy bardzo ładne opadanie, zaledwie 4-3 metry na sekundę, jeżeli chodzi o zstępowanie na ziemię. Sobie wyciągniemy do tak dwóch przy samym przyziemieniu. Będzie cacy. Ale masełko, ojej ja. I spadochronik. I teraz hamujemy. Wreszcie. O kurde, przejechaliśmy. Well, ale powiem wam, że naprawdę, naprawdę elegancko. Kurde no. Możecie RTB. A my w ten czas podjedziemy sobie do kolejnego zjazdu i przycupniemy u siebie na naszym miejscu
tam, gdzie żeśmy zaczynali. Tak jakbyśmy powinni zakończyć misję, żeby było odpowiednio klimatycznie, prawda? Otóż i mijamy nasze namiociki tutaj, w których pewnie piloci sobie dyżurują, czekając, aż zostaną wezwani. Albo jacyś technicy, kto wie. Anyway. To jesteśmy gotowi maszynę wygasić. Więc całkiem pracowity dzionek. No nie, całkiem niezła ta kampanijka. Prosta oczywiście, ale przyjemna. Dobra, zgaśmy silniczki. Najpierw prawy, potem lewy. Prąd wyłączyć. I spójrzmy sobie na naszego pięknego bydlaka. Fajna maszynka, powiem wam, że bardzo seksowne kształty. Jeszcze, żeby zadośćuczynić, bo nie widziałem, jakie mam wyniki, proszę, jakie ładne. Ile zestrzeleń? 3. Zaliczyliśmy 3 zestrzelania. Nice. Więc całkiem nieźle, może nie tak dobrze jak ostatnio, ale ostatnio to zapolowaliśmy na dużo tych mało zwrotnych, przenoszących bomby, prawda, biedaków. Tym razem straciliśmy tylko jedną naszą maszynę na bardzo dużo amerykańskich zestrzeleń. Więc łącznie ich było 12. Przez Alamo został przez nas. Chyba ta F-16 nie została potrącona, chociaż może, nie wiem. Anyway, bardzo fajna misja. No i dziękuję wam w takim razie za uwagę i do zobaczenia wkrótce, tak? A my powinniśmy się zadowalać takimi wynikami, bo są zaiste całkiem dobre. 150 punktów za samo urobienie, bo 50 punktów dostajemy za misję, tak? Result, a score to jest jeszcze za same zestrzelenia. Nieźle.